Hej, hej, kochani, dzień dobry, witam się z wami we wtorek, pechowy wtorek, jak się okazuje. I słuchajcie, mieliśmy dzisiaj z Ignasiem na 11 na zajęcia i niestety nie dojechaliśmy na zajęcia, także witam was w kolejnym vlogmasie. Dzień dobry, dobra, niech będzie dzień dobry. Także słuchajcie, mam nadzieję, że wasz wtorek się lepiej zaczął, znaczy nasz się zaczął dobrze, w dobrych humorach i ogólnie. I Mateusz poszedł mi wyprowadzić auto, bo ja miałam jechać z Ignasiem na zajęcia na 11, a on do pracy jechał o 12. No i poszedł wyprowadzić auto i niestety nam auto nie odpaliło. Ogólnie teraz, wiecie, on jeździ do pracy tym małym piździkiem, no i nasza Skoda stoi głównie w garażu. Ja tam jak jechałam na zajęcia z Ignasiem, czy też gdzieś tam potrzebowałam jechać do miasta, no to jechałam, ale to też było bardzo, bardzo rzadko. Niestety, no i się akumulator rozładował. Sorry za tamte ustawienia, ale nie przestawiłam z wieczornego ustawienia, że tak powiem. Także już wracam do kolorków. Także słuchajcie, no nie odpaliło nam auto i zanim w ogóle udało nam się ogarnąć to wszystko, tato przyjechał, podłączył nam, no to było 15 po 11. Ja zadzwoniłam przed 11 do pani, że niestety nie dojedziemy. Ja powiem wam, że bardzo nie lubię, jak wiecie, mam zaplanowaną czy wizytę u lekarza, albo też właśnie tak jak Ignacy ma teraz zajęcia, no to chciałabym, żeby to się odbywało w terminie. Wiecie, nie lubię przesuwać, ja wiem, że wiecie, co ucieczę, to się nie... Co się odwlecze, to nie uciecze, Boże, normalnie. To, no, że po prostu tak jest, że no, umówiłam się już na 4 stycznia na kolejne zajęcia, no ale mimo wszystko wiecie, no nie lubię po prostu. Jak już jest coś zaplanowane, że jest ta wizyta, to chciałabym, żeby się odbyła. Wiadomo, jak tam ktoś chory, takie wiecie, no różne chodzą wypadki po ludziach, jak to się mówi, no to ten, no tutaj też auto niestety, no nie pomyśleliśmy po prostu, żeby wiecie, wczoraj go wziąć Skodę i odpalić, to byśmy już wczoraj coś robili. No i niestety, ale... Nie dojechaliśmy, no ale w summa summarum odpaliliśmy ją i... Czekajcie, bo Ignacy mnie woła, a jest u Aleksa akurat. I tak musieliśmy jechać do miasta, bo ja nie miałam zajęć pojechać. Już odbiłeś też wszystko? Ja też nie mam okleża. Kalendarz to chodź, otworzymy kalendarz. Ja miałam jechać z miasta... Mama, biorę mnie! Nie, dzisiaj będzie duże coś, mama ci pokaże, tu. Tak, duże. Duży numerek, zobacz, tu, o, tu musisz otwierać. Miałam jechać z zajęć, nie z miasta, tylko z zajęć do Interwarsza kupić mięso mielone dla mnie i też dla babuni mojej kochanej. Bałwan. Nie, to jest bałwan, pokaż. Nie, to jest jakaś pani chyba taka, pokaż, co ty masz dzisiaj tutaj. Co to jest, jakaś taka figurka? No, tak. Nie, to czy to jest jakiś chłopczyk? Nie, chłopczyk chyba prędzej. To ma nie być jakaś piłka. Może dziewczynka? Piłka. Figurka. Figurka. Fi. No i otwierasz, otworzysz? Dobra. No, także i tak musieliśmy w ogóle, wiecie, przyjechać autem, żeby trochę pochodziła, no i dodatkowo ja po to mięso i skoczyliśmy właśnie szybciutko po mięso i kupiłam właśnie sobie, kupiłam babci mięsko, bo ja będę robiła gołąbki, babcia chyba też ma gołąbki, kupiłam sobie też na spaghetti od razu, bo to jest takie, wiecie, świeżo mielone mięsko, takie najlepsze. No i weszłam też do Brico, bo chciałam, nie, tak, była czekoladka. Możesz jeść. No i słuchajcie, weszłam do Brico, bo chciałam kratkę do kwiatka, bo właśnie wczoraj wyrzuciłam jukę. O, wyrzuciłam jukę, bo mama mówi, że to dracena, ale mi się wydaje, że to jest juka była. No i właśnie słuchajcie, ja nie wiem, czy wam to pokazywałam, bo że jak pokazywałam, to sorki za jeszcze raz. I właśnie do tej doniczki, w której miałam jukę, dałam tego mojego kwiatuszka, on był w kuchni. No i on już jest dosyć długi, naprawdę. I chciałabym taką, wiecie, wyższą kratkę, może dotąd gdzieś, żeby była i fajnie go tak tutaj pozawijać, bo tak śmiesznie to wygląda, wielka doniczka, taka mała kratka, no ale niestety nie było nic w Brico. Także nie kupiłam, może gdzieś mi się uda, nie wiem, może przez internet zamówię czy coś, bo tak wiecie, przydałaby się ta krateczka. Tutaj też właśnie tego przesadziłam w szarą doniczkę,
No i tego tutaj dałam, a ten właśnie, nie chcę zapeszać, ale ten to jest po prostu, no, wow. I właśnie ten, który jest teraz w sypialni, w tej dużej doniczce, stał tutaj, ten stał tutaj, ale właśnie sobie tak poporządkowałam wczoraj te kwiatki i no tą Miłkę wyrzuciłam, bo ona, ja już w ogóle dawałam różne odżywki, zmieniałam jej ziemię i nic, po prostu nie potrafiłam jej wskrzesić, że tak powiem. Dlatego też, no, to była akurat mojej mama, ona miała 15 lat i pytałam się mamy po prostu, co mam zrobić, czy mam, no co mam po prostu z nią, czy wie, że ona może ją będzie chciała ją ratować, czy cokolwiek, bo wiecie, ja dawałam różne odżywki, zmieniałam ziemię, no i no po prostu nie wiem, co jej było. A słuchajcie, jak ją w ogóle przełamałam, to się okazało, że do góry gałązki w środku, brudne rączki, to idziemy umyć. Nie ma. Nie ma już? To chodź do tutaj, masz. Do góry gałązki były w środku białe, a te na dole, te grubsze takie były w środku takie brązowe, takie jakby, no całe po prostu takie brązowe, ciemne, jasne i w ogóle. Także podejrzewam, że coś się działo temu kwiatuszkowi, że on po prostu tak jakby nie dostarczał wartości odżywczych wyżej i żeby te listki były takie. Już mama ci włączy coś, ale nie wiem, czy jest internet, bo mama wygrywa filmik, to może trochę zwolnił. No i słuchajcie, niestety, ale no powiem wam, nie lubię, bardzo nie lubię wyrzucać kwiatków, chyba że totalnie, totalnie, wiecie, no padną, że już umarł w butach, a to mimo wszystko gdzieś tam rósł sobie ten kwiatuszek, no ale też, wiecie, to było takie, no już długi, długi czas nic się nie działo z tym kwiatkiem, on po prostu wyglądał źle, nawet ktoś mi tam pisał i na Instagramie, czy coś się dzieje z tym kwiatkiem i gdzieś chyba nawet na YouTubie, także wiecie, no. Także no, ona nie wyglądała po prostu za dobrze i tak jak się moich ciuchów pozbyłam, tak też się kwiatuszka musiałam pozbyć, no i tyle. Matko Święta, co to za odgłosy? Także tak, moi drodzy, tak się zaczął nasz dzisiejszy dzień. Czego nie ma głosu? No także tak to dzisiaj u nas wyglądało. Ja się zabieram za robotę, wyciągnęłam sobie mięsko takie. Łopatkę chyba kupowałam, to była łopatka i chcę zrobić dzisiaj gulasz, ale zrobię na 2 dni, bo mam tego mięsa dużo. Nie wiem, że ja nie podzieliłam tego na 2 części i zrobię po prostu na 2 dni. No, będzie 2 dni z rzędu gulasz, ale to nic. Także dzień dobry, kochani, jeszcze raz mówię, mam nadzieję, że wasz wtorek lepszy niż mój. No i biorę się za robotę, bo chcę dzisiaj jeszcze umyć drzwi, żeby już mieć, wiecie, wszystko zakończone, jeśli chodzi o sprzątanie mieszkania. No, słuchajcie, ten sweterek, który mam na sobie, to jest moja zdobycz z ostatniego wypadu na lumpy za 3 zł. Taki po prostu zwykły sweterek. Jest taką na długość. O. Ja lubię po prostu wkładać przód, czy bluz, czy sweterków w spodnie. Także taka moja zdobycz, właśnie ten zielony, który miałam ostatnio w makijażu. Kupiłam tą kamizelkę taką szarą, sweterkową i no, za 3 złote rzecz, także.
Wiecie co, jeszcze tak mało produktywnego dnia, jeśli chodzi o vlogowanie, to nie miałam. Ale jakoś tak, kurczę, powiem wam, ten dzień zleciał. Piekliśmy te pierniczki u mamy. I powiem wam, że robiłyśmy z tego samego przepisu, co w tamtym roku. W tamtym roku były wyśmienite, a w tym roku po pierwsze popełniłyśmy błąd, dlatego że za cienkie robiłyśmy te pierniczki. Znaczy, w sensie głównie ja tutaj robiłam. Zapomniałam, po prostu zapomniałam. I po drugie to było, że na 180 stopni, żeby piec, ale mamy piekarnik też jest, mój to w ogóle jest tragedia. Jak każą piec na 180 stopni, to ja piekę na takie 140, 130, no i nawet na 120 bym powiedziała, a mamy taki jest, że mama mówiła, jak jest 180, tak jest 160, a włączyłyśmy od razu na 180 i trochę nam, powiem wam, że wyszły takie bardziej chrupiące niż miękkie, a jednak ja zdecydowanie wolę miękkie i później już końcówkę robiłam taką grubszą, no i one już lepsze wyszły, no i tam część udekorowałam, a część po prostu taką zostawiliśmy gołą, że tak powiem, także pierniczki zaliczone, no także zależało mi bardzo, żeby po prostu te pierniki były zrobione, więc cieszę się, że się to udało, no ale no, jeśli chodzi o vloga, to naprawdę mało produktywnie. Baza zrobiona na pazurkach, ja mam tą bazę z Nikui, kurczę, strasznie zamazuje, jak jest taka szaruwa, to jest baza z Nikui i ściągnęłam sobie właśnie tamten kolorek i zabazowałam, zażelowałam i jutro będę piłować i jutro będę robić zdobienie, no tak jak sobie zaplanowałam środę. Także tak to, kochani moi drodzy, wygląda tutaj na tle choinki, czyli tak świątecznie bardzo zbieram, bo Ignaś tutaj kilka klocków zostawił, już go położyłam, znaczy już jest 10 po 9, ale przyszliśmy od mamy chyba w 8:30 było, Ignaś już tam zjadł kolację, więc bez kolacji tylko go umyłam i położyłam spać, no i tak sobie tutaj ogarniam, co zostawiłam przedtem, bo też tak, wiecie, na szybko wszystko, bo kończyłam właśnie pazury i mama moja była w ogóle na paznokciach też i przyjechała, no i ja chciałam iść robić te pierniczki. No, także słuchajcie, zleciało, jutro mamy już środę. I powiem wam w ogóle, że to jest tak, ten grudzień jest taki, że się tak czeka niecierpliwie na te święta, czeka, zleci, nagle są święta i kurczę, człowiek sobie myśli, kurczę, tak szybko zleciało, niesamowicie szybko. Wczoraj oglądałam, za film? Świąteczny zamek, ktoś mi z was polecił, super, naprawdę na ten czas, taki klimatyczny, naprawdę bardzo, bardzo ja też wam polecam, a ktoś z was mi też polecał Zamiana z księżniczką, są trzy części, ja myślałam, bo siedzę przekonana, że widziałam trzy, dlatego że na zdjęciu z trójki widziałam no, główną bohaterkę w blond włosach i ja byłam świecie przekonana, że ja po prostu widziałam tą część, a wczoraj mi się włączył trailer. Ja mówię, kurczę, że ja tego nie widziałam w ogóle, no a to musiała być druga część, a trzecia część no, jest no, stosunkowo nowa, nie wiem kiedy ona wyszła, a ja byłam przekonana po prostu, że ja już oglądałam, no i się okazuje, że nie, więc dzisiaj sobie włączę. I jeszcze chciałabym obejrzeć kalifornijskie święta światła miast, czy coś takiego, bo pierwszą część kalifornijskie święta oglądałam, także też wam polecam. No i dzisiaj obejrzę sobie właśnie ten Zamiana z księżniczką, zaraz zmyję makijaż, umyję się i włączę sobie film. No i o tych świętach u Christmasów wam mówiłam, że nie bardzo i jeszcze włączyłam sobie święta z widokiem, ale powiem wam, to chyba wam mówiłam, że mi się przysnęło, czy nie mówiłam wam? Zgubiła się drogę, czy co? Także powiem wam, że no, to mam w planie jeszcze świątecznego, a z Mateuszem oglądaliśmy Alex Cross. Tak, chyba Alex Cross, taki kryminał, spoko, aczkolwiek na tą obecny klimat świąteczny nie bardzo, bo tak trochę smutno było. I przedwczoraj chyba oglądaliśmy Syn Zemsty, ale nie. Nie. Słabe. No, dobra, także ja zbieram. Słuchajcie, zbieram klocuchy, idę się ogarniać i wskakuję na narożnik. Jo.
z wami się żegnam i buziaki do następnego.